Dzień dobry, witajcie kochani w nowym filmiku. Tym razem zapraszam Was na food vlog. Zaczynam dzień od pysznego śniadania, tosty francuskie, jogurt grecki, odrobina dżemu malinowego i świeże maliny. Akurat właśnie teraz, w tym momencie, kiedy muszę wychodzić i chciałam się Wam pokazać, jak wyglądam, zaszło przepiękne słońce, które przyświeca nam dzisiaj od samego rana. Ale to nieważne. Minimalny makijaż, okulary przeciwsłoneczne, sweterek, o który bardzo często mnie pytacie, to jest sweterek z Zary, który kupiłam, zobaczcie, kilka lat temu. Taki cieniutki, bardzo fajny sweterek, już niestety niedostępny w sprzedaży. Do tego dżinsy granatowe, też z Zary, pasek Pinko, zegarek Daniel Wellington, torebka Liu Jo, też już stary taki, stary model. No już ma kilka dobrych lat. No i oczywiście wygodne trampki od marki Guess. Tak się prezentuję. Jadę załatwiać wszystkie najważniejsze sprawy i później pokażę Wam, co będę robić dzisiaj na obiad. Jestem już w domu i zabieram się teraz za przygotowanie obiadu. Jak widzicie, mam tutaj młode ziemniaki, zaraz będę je obierać i będę robić naszą ulubioną letnią sałatkę z ziemniakami, z tuńczykiem, z kaparami. Coś pysznego. Drugim składnikiem oprócz ziemniaków jest oczywiście tuńczyk. Tuńczyk taki o, z puszki. Nasz ulubiony Rio Mare. Tuńczyk w oliwie z oliwek, zdecydowanie jeden z najlepszych, jeśli chodzi o smak i o jakość, ale też nie da się ukryć, że dość drogi. Natomiast jeśli macie taką możliwość i chcecie wypróbować dobrego tuńczyka, właśnie takiego w oliwie, to spróbujcie koniecznie Rio Mare. No i tutaj mam jeszcze opakowanie kaparów, które zaraz będę dodawać do tuńczyka. W tej sałatce powinny znaleźć się również zielone oliwki drylowane, pokrojone w kosteczkę, a ponieważ ja ich nie mam w domu, a mam za to, tadam, kukurydzę bonduel, to stwierdziłam, że dodam ją dzisiaj do sałatki i zastąpię właśnie oliwki. Natomiast dobrym, bardzo fajnym pomysłem jest również dodanie pokrojonych w kostkę ogórków małosolnych. Jeśli posiadacie, wypróbujcie, też bardzo fajnie podkręcają smak tej sałatki. Jak widzicie, ziemniaki się już ugotowały, więc dodałam je do sałatki. Całość polałam oliwą z oliwek i jeszcze dodatkowo dodałam sok z jednej cytryny. Teraz muszę wszystko dokładnie wymieszać, no i gotowe. A zanim jeszcze przystąpię do obiadu, to chciałabym udzielić odpowiedzi osobom, które w komentarzach pytają mnie, czy przyjmuję w tej chwili jakieś suplementy, czy z czegoś korzystam, a jeśli tak, to z czego korzystam właśnie w okresie wiosennym i czy nadal jestem na kuracji z kolagenem. Więc moja odpowiedź jest taka, jak widzicie, kończę już tak naprawdę, zostało mi tylko kilka saszetek do końca tego miesiąca. Kurację z kolagenem Chi w tej wersji 3000 mg, jak widzicie, już gotowa do spożycia. Nadal przyjmuję cynk, właśnie taki oto, gdzie mamy tutaj 27 mg jonów cynku i dodatkowo zaczęłam też kurację z laktoferyną na odporność. Tutaj też jest witamina C, z tego co dobrze pamiętam, i smakuje jak owoce leśne. 10 mg taka dawka dzienna. Czyli tak to wygląda. W tej chwili przyjmuję tylko i wyłącznie to. Do końca maja jeszcze jestem na kolagenie, a później już będę tylko na laktyferin od marki Sesderma, czyli laktoferyna, witamina C na odporność i cynk. A skoro jesteśmy dzisiaj w jedzeniowym klimacie, to pokażę Wam. Zaczęłam sobie tutaj na parapecie, na balkonie przygotowywać taki mój mały zielnik. Tutaj mam już świeżą miętę, rozmaryn, lawendę, proszę bardzo, piękną. Wsadziłam je w takie ceramiczne
doniczki, które mają taki, zobaczcie, efekt troszeczkę, bym powiedziała, marmurka. Te doniczki są dostępne w Leroy Merlin i kosztują dosłownie grosze, po niecałe 4 zł, te mniejsze, a ta większa za 6 albo 7 zł. O, tak to się prezentuje. A tutaj po drugiej stronie widzicie bazylię i konewkę, którą pokazywałam Wam w holu z IKEA. Przyznaję, świetnie się sprawdza. To jest oczywiście początek tej mojej aranżacji parapetu na balkonie. Jak już będzie gotowe, to wtedy Wam pokażę wszystko, jak wygląda, jak się prezentuje. A tak na dobry początek food vlogu. Troszkę ziół. Watch me. Just follow every move. Kochanie, co dzisiaj robimy na kolację? Oggi facciamo melenzane pancetta. No właśnie, melenzane pancetta, bo ja tutaj widzę. Melenzane pancetta. Bo ja tutaj widzę oliwę z oliwek, świeżą bazylię, odrobinę czosnku. Max właśnie kroi bakłażany i robimy coś pysznego na kolację. No, podsmażone bakłażany, teraz dodajesz boczek. Bekon. Tak. Facciamo fare un po' il bacon e poi mettiamo la pelata. Ma già hai messo sale? Dodałeś już sól? Nie. Jeszcze nie. To teraz? Salsa pomodoro. Pomidory z puszki, tak? No i patrzcie, jak to wygląda. Pysznie, tak smakowicie. Dziękuję. Ile czasu się robiło? Sos tak mniej więcej 10-15 minut. 10-12 minut. 12 minut. Czas na przygotowanie makaronu i proszę bardzo, gotowe. Kochani, i tym akcentem... Buon appetito. Buon appetito. Żegnamy się i widzimy się w kolejnym filmiku. Smacznego. Smacznego. Schwarzenegger. I buziaki pa. Buziaki pa.